mam dzisiaj wreszcie zwycięstwo po kilku trudniejszych momentach w naszym wykonaniu, gdzieś tam remisach, głupich porażkach, które były spowodowane tym, że nie graliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, była jakaś taka bojaźń przed grą, bojaźń przed grą w piłkę, przed pokazywaniem swojego potencjału piłkarskiego. Po jakimś tam tygodniu ostatnim dużo rozmów, dużo się też u nas w klubie podziało. Zadziałało to dzisiaj pozytywnie i wreszcie zaczęliśmy grać w piłkę. A jak zaczęliśmy grać w piłkę, to efekt był taki, że przyjechaliśmy do lidera i wygraliśmy przekonująco. Jak pan ustawiał drużynę przed meczem? To znaczy ja generalnie zawsze ustawiam zespół pod to, co my trenujemy. I to nie jest tak, że ustawiamy się, czy przyjeżdżamy do lidera, czy przyjeżdżamy do, nie wiem, 10 drużyny w tabeli. Nie ma to generalnie żadnego znaczenia. Ja chcę, żeby moja drużyna grała w piłkę, żeby czyli indywidualnie pan do przeciwnika się nie przygotowuje, tak? Nie, nie. Uważam, że po to pracujemy na treningu, żeby później to przekazywać na boisku. Oczywiście na boisku jest przeciwnik i stara się to nam uniemożliwić, czy w jakiś sposób przeszkodzić. Natomiast my pracujemy nad swoją strategią, nad swoją filozofią gry i jej się trzymamy, czyli przyjeżdżamy do lidera, czy gramy z 10, 12 drużyną w tamtym. Przy czwartej bramce z waszej ławki było słychać okrzyk ale jaja. Spodziewaliście się takiego wyniku 4-0? No trudno się było spodziewać w czasie, gdy troszeczkę mieliśmy trudny okres, ponieważ tydzień temu przegraliśmy z ostatnią drużyną w tabeli po bardzo słabym meczu. Tak mówię, gdzieś tam popracowaliśmy nad głowami chłopaków i przyniosło to spodziewany, a nadspodziewany efekt. Czyli w porównaniu dzisiaj wielka radość, tak? Zdecydowanie. Właśnie tak wcześniej jakby tak nie do końca wykorzystaliście swój cały potencjał, na pewno kadrowo jesteście nieźli, czy wyróżniliście. Ostawiliście od zespołu, z tego co czytałem, trzech zawodników, czy to według pana przyniosło spodziewany efekt, czy tak właśnie trzeba było zrobić, to było konieczne? Na pewno w jakiś sposób to wpłynęło na zespół, widać, że pozytywnie. Zobaczymy, to jest tylko jeden mecz tak naprawdę, jest jeszcze 4 mecze do końca, więc zobaczymy, jak to w kolejnych meczach się ujawni. No, natomiast na dzień dzisiejszy zadziałało to pozytywnie. Czyli oni sportowo stawali, że tak powiem? Może nie wszyscy, natomiast globalnie, jeżeli chodzi o tak mówię, drużynę, no to w tym dzisiejszym dniu to zadziałało, tak mówię. Nie możemy się popadać w chórę optymizm, zobaczymy jak to będzie w następnych meczach. Wierzę w to, że coś w tym zespole drgnie, bo naprawdę potencjał jest naprawdę duży i zresztą dzisiaj było parę akcji, które naprawdę można było złożyć tylko ręce do oklasku i tak to powinno wyglądać. Ostatnio, w ostatnich meczach tego zdecydowanie brakowało. Była bojaźń straszna przed grą. Wybijaliśmy piłkę zamiast ją rozgrywać. Podejmowaliśmy złe decyzje. Nawet prowadząc z takim Krzeszowiec mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce. Wyczekiwaliśmy końca meczu zamiast grać dalej w piłkę i strzelać kolejne bramki. No my troszeczkę może inaczej podeszliśmy do tego meczu, bo może podobnie jak trener powiedział, mieli rozmowy, były rozmowy tutaj w Poroniu. W Oświęcimiu też były rozmowy, ale te rozmowy jednak nie przyniosły tego efektu, jaki miał być dzisiaj. Cóż mogę powiedzieć, no błędy, pierwsze dwie bramki, ewidentne błędy naszych obrońców. Nie potrafimy wybić piłki, prostej piłki, z czego nabijemy przeciwnika. Tracimy bramkę na 1-0, tracimy bramkę na 2-0, gdzie mamy 4 obrońców, więc dwóch bodajże tam napastników i oddają strzał, jest pada kolejna bramka. My tych sytuacji mieliśmy do tego 1-0 czy do 2-0, może nie do 1, do 2-0, mieliśmy też sytuacje swoje, nie wykorzystaliśmy. I cóż, no lepiej przegrać 4-0 niż 4 mecze po 1-0. Po tych dwóch ostatnich słabszych meczach z Janiną i z Niedą Pińczów, no przyszedł ten taki mecz, gdzie rywale nas punktowali. Tutaj trener mówił, że się przełamali, my się jakby dobiliśmy tym meczem dzisiaj.
muszę nastąpić kolejne rozmowy, kolejne, może mocniejsze rozmowy, ponieważ muszę go ponieść do góry i jechać dalej. Mamy zamierzony cel, który musimy wykonać i taka porażka nie może nas przyjąć. Tak jak mówię, za tydzień mamy kolejny ważny mecz. Jedziemy po kolejne zwycięstwo. Na pewno w dzisiejszym meczu nie wychodziło też pewne rzeczy, które sobie zakładaliśmy. Mieliśmy grać bokami. Próbowaliśmy praktycznie wszystko środkiem, dłuższe piłki. Te piłki w ogóle nie przychodziły. Cóż, stało się pierwsza porażka w trzeciej lidze. Szczególnie słabo wyglądała w pierwszej połowie współpraca młodego Jamroza z Wadasem. Straty, ta gra była niepewna tej dwójki. A tak jak mówię, no pierwsze dwie bramki poszły po błędach naszych. W błędach obrońców i porozumienie. No, paręnaście kolejnych grali, parę kolejnych grali razem, więc no, dziwią takie błędy, to proste błędy. To tak jak mówię, wybicie piłki, złe wybicie, przyjęcie. Za ustawienie przy drugim bramce. W pana słowach największe atuty dzisiaj porońca? Powiem tak. Aż dziw bierze, że w drużynie gości ta piłka nie przeszkadzała. Ja tutaj nawet mówiłem, śmiałem się, że ta piłka nam tak dzisiaj skakała, że Przemek Napik podniósł nogę, powiedział, że ta piłka skoczy, to przeleciała mu pod nogą. I dziwiłem się, dlaczego nam tak skacze piłka, a gościom w jakimś stopniu dużo mniej. No, myśmy się nie dopasowali do tej murawy. Goście potrafili grać i wygrali zasłużenie. Mówiłeś tutaj wcześniej o rozmowach w klubie. Tak ogólnie możesz powiedzieć, na jaki temat te rozmowy? No to są nasze klubowe rozmowy i pewne rzeczy zostają w szatni. To jest też z tego, co pamiętam, bo nie wiem, czy za twojej kadencji w ogóle zdarzył się taki sezon, że straciła Suła 3 razy z rzędu, że tak powiem, punkty. Więc w związku z tym, no, co dalej? Czy masz jakiś pomysł, jak to w ogóle rozwiązać tą chorobę? Od 3 lat przyzwyczailiśmy kibiców i media, że nic, tylko wygrywamy. Jeżeli zremisowaliśmy mecz po kilkunastu kolejkach, to w Oświęcimiu zaczęło się dziać dziwne rzeczy. Zwalniali trenera, usuwali zarząd, wymieniali zawodników. Przyszło na to, że zrobiliśmy awans za klasy, awans okręgówki, awans z 4. ligi. Tutaj przyszedł chwilę załamania, chwilę słabości, gdzie powiedzmy po tych 2 remisach przegraliśmy pierwszy mecz w tej lidze. Więc no, śmieszą mnie czasami wypowiedzi ludzi, którzy chcą już wszystko zmienić. Także tak jak mówię, głowy do góry i gramy kolejny mecz. Trzeba się odbudować i walczyć dalej. No tak na ten moment to tak najbardziej kuleje przez zespołu, tak, te punkty są seryjnie na razie tracą. Do tej pory nie szmakowała nasza skuteczność. W tym meczu też mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy. Mieliśmy szansę z Janiną Lipiąż. Ostatnie minuty na lidzie, takie normalnie, takie akcje i po takich akcjach bramki padały. Tutaj pracujemy cały czas nad tą skutecznością, no ale no, kolejny mecz pokazuje, że nie możemy strzelić, a dzisiaj straciliśmy o 4 za dużo. No cóż, uważam, że jest mała zadyszka. Mała zadyszka, czy ten poprzedni mecz. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe. No, było widać, że drużynie z Porońca piłka nie przeszkadzała. Mieli naprawdę duży spokój na tak złym boisku. My chcieliśmy grać piłką, chcieliśmy grać agresywnie. No nie wychodziło. No, każdy chciał, a piłka, można powiedzieć, w pewnych momentach nam przeszkadzała. Co tu mogę dużo powiedzieć? No, szkoda tych akcji. Takich niewykorzystanych, z zimną krwią trzeba było to ostatnie podanie po prostu dograć, a było to znowu niedokładne. No, nie mieliśmy argumentów, no, próbowaliśmy grać środkiem, bo boki naprawdę jakoś no, nie chodziły zbyt najlepiej. No cóż, no, porażka, no, nie załamujemy się, jedziemy dalej. Co więcej mówić, no, szkoda, chociaż
no aż nie wierzę, że Poroniec zajmuje takie miejsce w tabeli, bo naprawdę postawił tutaj bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę. No szkoda, że no nie szło nam tak, jak byśmy zakładali. No, ambicji wam nie można odmówić. Trener mówił, że rozgrywanie bokami. Czy akurat trener Połęca nie mówił, że chcieli wyeliminować Pawła Cygnara, ale większość zespołów tak mówi, tak robi. Czy jest coś z tym rozgrywaniem piłki, coś się dzieje? Jak ty oceniasz tego zawodnik, bo też jesteś środkowym? Mieliśmy założenie, mieliśmy włączyć jeden bok. Miał ten bok nie grać, a grał. Co ja tu mogę powiedzieć? Jak się nie wykonuje założenie trenera, a było jasno powiedziane, było w przerwie też mówione, no chcieliśmy, nie wychodziło. Nie wiem, czy to jest spowodowane. No tak jak mówię, no jest to 13 mecz. Pierwsza porażka, zimny prysznic. Jak sięgam pamięcią, zawsze pierwsze mecze, żeśmy dostawali zimny prysznic. Tu dostaliśmy pod koniec. No, nie ma się co załamywać. Będziemy robili wszystko, żeby kolejny mecz no wygrać, bo wiem, że kibice z Oświęcimia przyzwyczaili się do tych zwycięstw. No chcemy im dać te zwycięstwo, no ale no muszą zrozumieć, że czasami tak to jest piłka nożna, to jest gra błędu, więc tak czasami bywa. Nie to, że nie mamy ambicji, bo ambicje mamy duże. No nie szykujemy się na kolejny mecz. Jak w każdym spotkaniu, znaczy jak każdy zawodnik w każdym meczu masz swoje wiadomo lepsze i gorsze momenty. No ale przyjęło się głównie tak, że napastnicy są rozliczani głównie z bramy, czy w związku z tym no, irytuje ci to jakoś, że nie możesz się przełamać, czy nie ma to na ciebie wpływu żadnego? W ogóle. Przyjęło się tak, to tak przyjął. Trener decyduje, czy nie wiem, jeżeli napastnik strzela, czy nie strzela, czy dogrywa, to tylko trener decyduje, czy gra napastnik taki, a nie inny, czy ten, który więcej strzela, czy ten, który więcej dogrywa, czy ten, który więcej robi grę w ofensywie. To wszystko zależy od trenera. Ja uważam, że dobry napastnik nie musi dużo bramek strzelać. Robi coś innego, na co zasługuje na grę, to jest decyzja trenera.